Moniko, troje dzieci to ogromna radość, ale też ogromny, duży wydatek. Czy ty jesteś w stanie powiedzieć, jaki to jest koszt miesięczny na takie pociechy? Staram się tego nie liczyć. Na pewno najgorszym momentem jest wrzesień, bo wtedy dochodzi wakacje też, ale wakacje nam się udaje jakoś tak czasami, w związku z tym, że jeździmy po znajomych, jeździmy na działkę. Mamy przeważnie taki jeden konkretny moment, kiedy wyjeżdżamy na jakiś wyjazd zagraniczny, ale jednak ten wrzesień jest najgorszy i najbardziej odczuwalny dla kieszeni. Natomiast ciężko jest mi powiedzieć, ja mam w tej chwili, jestem w takiej szczęśliwej sytuacji, że kiedyś to ja byłam mamą najstarszego dziecka wśród moich znajomych, więc wszystko, z czego wyrastała Karolina, momentalnie rozdawałam znajomym. Natomiast w tej chwili przy Józku, który skończył rok kilka dni temu, muszę powiedzieć, że ja mogę na palcach jednej ręki policzyć rzeczy, które mu kupiłam od momentu urodzenia. Bo znajomi po prostu torbami przywożą i to naprawdę rozmaite rzeczy od łóżeczka, jakiejś zabawki, ubrania i bardzo to sobie cenię, bo wiedząc ile wydawałam wcześniej na córki, to tutaj mam takie poczucie, że naprawdę dzięki nim przyczynia się to do sporych oszczędności w naszym domowym budżecie.